Witam was kochani bardzo z tej strony Neopro, witam w odcinku już 7. Wojna na Ukrainie. Inwazja na Rosji, na Ukrainie trwa kolejny dzień w naszym programach. Na bieżących co informuje rosyjskim ataku na Ukrainach, w sytuacjach Ukraińców, wpływy inwazji na Polskę i świat. Prezydent Ukrainy i Władimir Zieliński powiedział, że w piątek występuje zamieszczonym w mediach społecznych osobowościowych, że jego kraj osiągnął strategicznym punkcie zawrotu w wojnie i z Rosji Ukrainie służbowe graniczą po informacji, że rosyjskim samoloty opuściły lotnicze Drobnicna na Białorusi, w Welcie, w Ukrainie. Przestrzegania powiększającym, po czym zawrócił ostrzegający miastu Kowal w Białorusi, w informacji Rada Najwyższej Ukrainy. Gadamy o inwazji Rosji i o prezydencie Ukrainy. Ile tu mamy? Minuta 44, dobra. Jakoś się zmieściłem. W razie znowu z notesu czytałem. Co to by powiedzieć dalej? No co? Jest lipa na tej Ukrainie. Też za ciekawie nie jest. Można tak powiedzieć szczerze, że no co, lipa jest na tej Ukrainie, nie? Co to by powiedzieć dalej, szczerze mówiąc? Powiem wam tak, no jest strasznie późno, jak to nagrywam. Strasznie późno jest, bo wyszedłem gdzieś o 15 z chałupy, a nagrywam gdzieś 20 po, coś takiego. No nawet 24. No, także no co, no nic, nie, no trudno się mówi, nie? No idziemy, chodzimy po mieście, żebramy suby, lecimy jak Pershing, czasami z tymi subskrypcjami, bo już jest 209, czy tam 216. No jest zajebiście, powiem wam szczerze, z tymi, czy tam 217 nawet, jest zajebiście z tym YouTube'em. Powiem wam szczerze, że wczoraj spotkałem Mortusa i szczerze mówiąc, no, powiem do niego, że mu się nie chce nagrywać już na tych YouTubie zakichanym, nie? Ale to taka prawda jest, bo nie chce się nagrywać z tego powodu, bo jakby to powiedzieć szczerze, no. Pogoda też jest fajna w Elblągu, właśnie słońce świeci, właśnie chowam się w jakieś cienie, bo nie widzę właśnie ile minut jest do końca, ale jakoś to idzie. W razie na dzisiaj właśnie odcinek nagrywam. No nic, dobra. Pójdziemy sobie jakąś krótszą drogą. Najwyżej w tamto miejsce pójdziemy se jutro, że tak powiem szczerze. Bo już teraz to mi się nie chce tam łazić, bo najwyżej. No. To co, no w sumie fajnie, nie? Challenge'a nie robimy za żadnego na 200 tam subów, bo przeważnie i tak nie zrobicie. Hajsów nie dajecie też na tego Pegasusa zakichanego. Tak jak w pierwszym odcinku mówiłem, czy tam w drugim, czy tam w trzecim, czy tam w szóstym nawet, można by powiedzieć szczerze. Tam wracając do Natalia z Elbląga do Krakowa. Mówiąc szczerze, no nie daliście ani złotówki, no to taka lipa jest. A niestety, bo chciałem, powiem wam szczerze, pozbierać na tego Pegasusa zakichanego. Ale w tym razie oglądałem dzisiaj tą bekę. Wiecie, ten debil, co podłącza niby tam GTA 5 na Pegasusa, niby tego śmieszny bajera jest, nie? A później nagle po 10 minutach pizdu rozwaliła się konsola i pad też nie działa, no i musiał wszystko z przesyłką oddać, to w cholerę. Taka beka w sumie, można powiedzieć szczerze.
Natomiast chciałem wam powiedzieć jeszcze szczerze mówiąc, nie wiem kiedy, może tam Natalia wróci, ale nie wiem też kiedy laźnika jakiegoś walniemy w końcu. Przydałaby się jakaś gierka, tym bardziej ze strony Holda. Tamtych holdzika robiliśmy live'a. Gdzieś tak 4 godziny były, co najmniej tego live'a. Także myślę, teraz pewnie były może z 3 godziny, coś takiego. Może. Ale wątpię, szczerze mówiąc. No dobra. Ja się rodziska będę chyba żegnał zaraz, bo tu będzie koniec. Akurat tutaj, że tak powiem szczerze, no, jest tym odcinkiem, także co, to byłoby na tyle. Mówił do was Grzesiura NeoPro. Także na razie, cześć, do następnego, do jutra, elo, trzymajcie się.